2 września, 7.55, jeszcze parę dni temu dla uczniów by to było nie do pomyślenia, żeby zrywać się z łóżka o tej porze, ale teraz już jest po rozpoczęciu nowego roku szkolnego w szkołach, albo rozpoczynają się pierwsze lekcje, albo już trwają. To już państwo się chyba domyślają, kto jest naszym pierwszym gościem. Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Chcę pana na początek zapytać, czy dziś pan jest przekonany, że decyzja o powrocie do stacjonarnej nauki była dobra, czy nadal są gdzieś tam wątpliwości? Jestem przekonany, że trzeba było wrócić do stacjonarnych zajęć, tak jak wróciliśmy do normalnego funkcjonowania w innych dziedzinach życia, także szkoły powinny wrócić do normalnych zajęć, takich jakie znamy sprzed wielu, wielu lat. Panie ministrze, w skali szkolnej, jaką ocenę wystawiłby pan swojemu resortowi za przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego i dlaczego? Po pierwsze, to nie ministerstwo przygotowuje placówki, tylko dyrektorzy szkół, bo to oni odpowiadają za to, co się dzieje w poszczególnych placówkach. Ministerstwo natomiast przygotowało przepisy, które umożliwiają dyrektorom powrót do stacjonarnych zajęć. Wydaje mi się, że bardzo dobrze zostało to przygotowane. Przygotowaliśmy wytyczne, rozporządzenia, które mówią o tym, jak zorganizować pracę szkoły, aby ten powrót był bezpieczny, a jednocześnie pozostawiamy pewien margines elastyczności, tak aby dyrektorzy dopasowali te przepisy do warunków, które panują w poszczególnych placówkach. Podobne rozwiązania zostały przyjęte także w innych państwach europejskich. Panie ministrze, po tym pierwszym dniu po inauguracji roku szkolnego, jakie pozytywne, a jakie negatywne sygnały docierają ze szkół w całej Polsce? Po pierwsze, większość i nauczycieli, i uczniów, i rodziców cieszy się, że w końcu młodzież i dzieci mogą wrócić do szkoły. Jest to szczególnie ważne dla pierwszaków, tych, którzy rozpoczynają dopiero zajęcia, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole średniej. Oni chcą poznać nowych nauczycieli, nową szkołę, poznać nowych kolegów, ale także te wszystkie młodsze dzieci, które trudniej było przygotować do kształcenia na odległość, na pewno bardzo się cieszą. Mam sygnały od znajomych, że dzieci już od pewnego czasu pakowały tornistry, ciesząc się, że w końcu pójdą do szkoły, że w rzeczywistości poznają swoje koleżanki i kolegów. Panie ministrze, to były te pozytywne sygnały, ale na pewno są też negatywne. Negatywna jest jakaś obawa części nauczycieli, części rodziców, podsycana bardzo mocno przez opozycyjne media, polityków opozycji, którzy wieszczą jakiś jeden wielki Armagedon. Opozycyjne media, polityków opozycji, ale i chyba przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ale to chyba można połączyć spokojnie do opozycji, bo czasami ten akurat związek zachowuje się bardzo podobnie jak część partii politycznych. Przypomnę, że nie jest to jedyny zresztą związek zawodowy, a część dziennikarzy forsuje tylko i wyłącznie ten jeden. Ten związek akurat czasami ma dziwne propozycje, bo z jednej strony mówi o tym, że dyrektorzy zostali pozostawieni samym sobie, a za chwilę żądają, żeby dyrektorom dać jeszcze więcej kompetencji, żeby to oni sami decydowali na przykład o tym, czy przechodzić na system zdalny nauczania, czy nie. Więc są tam takie sprzeczne postulaty albo postulaty, które nigdzie nie zostały zrealizowane, jak na przykład masowe, powszechne, ciągłe testowanie nauczycieli. W żadnym państwie w Europie nie zostało to zastosowane. Nie wiem, dlaczego akurat w Polsce mielibyśmy tego typu rzeczy realizować. Panie ministrze, my znamy postulaty, znamy propozycje Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale pan podkreśla, to nie jest jedyny związek, dlatego chcę zapytać, jakie były propozycje innych związków zawodowych i czy państwo z tych propozycji skorzystali? Inne związki były może to trochę mniej aktywne, większość z nich wskazywało na potrzebę powrotu do zajęć stacjonarnych. Czasami mówiło się o zakupach sprzętu komputerowego, my akurat to realizowaliśmy. Jest zarówno platforma edukacyjna pod adresem e-podręczniki.pl, która funkcjonuje już kilkanaście miesięcy i ona w przypadku przechodzenia na kształcenie zdalne może służyć pomocą nauczycielom. Są tam zarówno materiały elektroniczne, ale i także narzędzia do tego, aby kontaktować się z uczniami, organizować zajęcia, tworzyć materiały tworzone autorsko przez nauczycieli. Uczniowie także mogą tworzyć własne materiały, mogą przekazywać informacje swoim opiekunom. Jest więc taka podstawa elektroniczna, platforma, która ułatwia tego typu zajęcia. Część nauczycieli korzystała już z niej w okresie wiosennym. Jeżeli teraz szkoły będą przychodziły na jakiś czas na kształcenie zdalne, to także oczywiście mogą to robić.
Mówiłem także o tym zaopatrzeniu w sprzęt jeszcze przed wakacjami. 367 milionów złotych z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus trafiły do samorządów, które mogły kupować sprzęt na potrzeby zarówno uczniów, jak i nauczycieli, tak aby gdy uczeń nie ma sprzętu, mógł go wypożyczyć ze szkoły, podobnie zresztą z nauczycielem, także nie ma potrzeby, aby nauczyciele pracowali na swoim sprzęcie. Mogą to spokojnie zrobić w szkole bądź na wypożyczonym sprzęcie szkolnym, który będą użytkować w domu. Pomyśleliśmy więc o tych zakupach. Wspomagamy w tej sprawie samorząd, chociaż jest to zadanie własne samorządu, bo to samorząd odpowiada za wyposażenie szkół i placówek. Związki zawodowe dosyć często mówiły również o takich środkach dezynfekujących czy ochrony osobistej. I my to także zrobiliśmy, bo pewnie Państwo słyszeli, że zarówno w tym okresie od marca do czerwca kilka milionów litrów płynów dezynfekujących trafiło do szkół. Podobna partia trafia w tej chwili także do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz kilkadziesiąt milionów maseczek ochronnych, chociaż, jak przypomnę, nie ma obowiązku używania akurat tego sprzętu w szkołach. Pierwszy tydzień szkoły to zwykle dla uczniów czas, żeby przywyknąć do nowego planu lekcji, ale w tym roku trzeba także przywyknąć do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na ten nowy rok szkolny w warunkach epidemii. To przypomnijmy, panie ministrze, bo o tym trzeba mówić, to trzeba utrwalać, o jakich zasadach w tym roku muszą pamiętać uczniowie. To są cztery zasady, które obowiązują w każdej szkole bez względu na to, jaka jest sytuacja w poszczególnych placówkach. Po pierwsze, ani uczeń, ani nauczyciel chory z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie powinien pojawiać się w szkole czy przedszkolu. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się ewentualnego zachorowania na COVID-19, ale i także tej zwykłej grypy, która niestety także nas co roku praktycznie męczy. To jest podstawowa zasada stosowana wszędzie i nie tylko z powodu epidemii powinna być przestrzegana. To dla dobra samych chorych, powinni skontaktować się oni z lekarzem, ewentualnie wziąć leki, wypocząć przez kilka dni i potem dopiero wrócić do zajęć szkolnych. Druga zasada obowiązująca praktycznie wszędzie, nie tylko w szkole, to zachowanie higieny osobistej, dezynfekowanie, mycie rąk. Dyrektorzy szkół zobowiązani są już od dawna do tego, aby w szkole było mydło, bieżąca woda, ręczniki papierowe. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Pamiętajmy tylko, żeby po prostu używać tego, bo to zabezpieczy nas i innych przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się choroby. To także dezynfekowanie pomieszczeń, powierzchni, które dotykamy rękoma, a więc blatu stół, oparcia krzeseł, klamki, poręcze. Ale to już jest zadanie pracowników szkoły. Oni nie muszą tego robić co 5 minut. Wystarczy, że zrobią to na koniec zajęć, tak aby przygotować szkołę do kolejnego dnia. No i wreszcie wietrzenie sal, pomieszczeń wspólnych, ale to także w szkołach było praktykowane od dawna, to dla takiej higieny pracy wydaje się również oczywiste. Umożliwiamy dyrektorom, zwłaszcza tych placówek największych albo tam, gdzie jest większe zagrożenie epidemiczne, aby mogli ewentualnie wprowadzić noszenie jakiejś osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, na korytarzach, klatkach schodowych czy szatniach, tam, gdzie spotykają się uczniowie z różnych klas. Zauważcie więc Państwo, że nie są to jakieś skomplikowane zasady, ale podobno obowiązują, tak jak mówiłem, w większości państw europejskich. Stolarze powinni ciąć ławki na pół, jeśli zajdzie taka potrzeba. To słowa rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Jak skomentuje tę wypowiedź minister edukacji? No nie każda sala jest gotowa do tego, aby pomieścić tam pojedyncze ławki. One będą jednak zajmowały więcej przestrzeni niż ławki, w których siedzi dwóch uczniów. I choćby z tego względu nie da się tego zrobić. Przypomnę, że część samorządów nie inwestowała przez ostatnie lata w budowę nowych szkół, nowych pomieszczeń. Stąd często są to szkoły, gdzie dużo się uczniów uczy w jednej klasie, gdzie jest dosyć duża zmianowość i tam raczej będzie trudno zastosować ten akurat postulat pana rzecznika, aby uczniowie siedzieli przy pojedynczych ławkach. Panie ministrze, podobno rozmawia pan z resortem zdrowia na temat darmowych szczepień na grypę dla nauczycieli. Czy to prawda? To już jest decyzja ministra zdrowia. Mnie jest trudno ocenić, czy takie szczepienia są konieczne i potrzebne. Jeżeli będzie taka decyzja ministra zdrowia, to być może warto to zrobić. Aczkolwiek
Trzeba pamiętać, że na razie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że szczepienia na grypę będą skuteczne w zwalczaniu COVID-19. Nie ma tu jednoznacznych sygnałów z agencji także międzynarodowych i z doświadczeń innych państw. Na razie jest to jedna z iluś teorii, które funkcjonują wokół pandemii. To a propos nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Panie ministrze, czy pierwsze konsultacje, pierwsze panów wspólne rozmowy już się odbyły i czy padły jakieś propozycje, sugestie ze strony nowego ministra zdrowia, jak ten nowy rok szkolny zorganizować? Pan minister deklaruje wszelką możliwą pomoc. Jego współpracownicy pracowali przy wytycznych dla szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Jest bieżący kontakt i w razie potrzeby na pewno te rozmowy będziemy kontynuować. Panie ministrze, czy udało się opanować sytuację w Zakopanem, bo tam do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy dzieci do szkół pójdą, ostatecznie poszły. Sytuacja jest opanowana, rozumiem. Tak, to był przykład tego, jak wdraża się na bieżąco przepisy, które przygotowaliśmy. Przypomnę, że dyrektor placówek oświatowych, dyrektor szkoły, przedszkola ma taką inicjatywę, aby przechodzić na inną formę nauczania, na nauczanie mieszane lub nauczanie zdalne zamiast stacjonarnego w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemicznego. Tyle, że mam wrażenie, iż władze Zakopanego zapomniały, że poza zgodą burmistrza potrzebna jest jeszcze zgoda Państwowego Inspektora Sanitarnego. My specjalnie wprowadziliśmy zasadę, iż ta akurat służba musi wydać ostatecznie pozytywną opinię, bo to ona ma przygotowanie do tego, aby reagować na zagrożenie epidemiczne. Nie będzie podlegała tylko i wyłącznie jakimś naciskom części rodziców czy części nauczycieli albo subiektywnemu spojrzeniu dyrektora, tylko na podstawie obiektywnych danych, na podstawie swego doświadczenia i fachowego przygotowania uzna, czy rzeczywiście zagrożenie epidemiczne jest na tyle duże, że już uczniowie i nauczyciele nie powinni przychodzić do szkoły, czy na razie jest to tylko strach, który nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. I na szczęście władze Zakopanego przypomniały sobie w końcu, jakie są zapisy w prawie i dostosowały się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. Panie ministrze, samorządy mówią, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zbyt dużą odpowiedzialność na nich przerzuciło. Jak pan te zarzuty skomentuje? No to jest właśnie podobny zarzut, jaki wysuwał jeden ze związków zawodowych. Z jednej strony postulowano, aby zostawić jak najwięcej samorządom kompetencji, autonomii, podobnie z dyrektorami, ale jednocześnie te same samorządy, i to nie wszystkie, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to tylko część samorządów, w których także rządzą lokalni politycy związani z konkretnymi partiami politycznymi. Tak się jakoś składa, że ich sympatie polityczne przekładają się potem na tego typu opinie. Większość samorządowców, z którymi ja miałem do czynienia, mówi, że przepisy są jasno skonstruowane, wiedzą, co mają robić i pozostawiono im swobodę do tego, aby się przygotować. Natomiast te, które są zarządzane przez lokalnych polityków Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, wszędzie widzą jakieś problemy, nie dostrzegając zapisów ustawowych. Przypomnę jeszcze raz, że organami prowadzącymi dla większości szkół, przedszkoli w Polsce są samorządy. To one odpowiadają między innymi za wyposażenie, za środki ochrony osobistej i nie zauważają tego, że rząd już dużymi kwotami pomógł. Wspominałem przecież o tych milionach złotych wydatkowanych na zakup dodatkowego sprzętu, czy dostarczany bezpłatnie do szkół płyn dezynfekujący oraz maseczki. Tego samorządy w ogóle nie dostrzegają i próbują ciągle mówić, że rząd nic nie robi, chociaż czasami warto byłoby spytać, co zrobiły poszczególne samorządy, aby pomóc w przygotowaniu się szkół do otwarcia na zajęcia stacjonarne. I mam wrażenie, że część samorządów skupiła się tylko i wyłącznie na występach medialnych, chociaż na szczęście większość włodarzy podeszła do tego odpowiedzialnie i wiem, że duża część samorządów przeznaczyła także dodatkowe środki, pomaga dyrektorom, stara się im pomóc choćby w ten sposób, że wspólnie na terenie gminy czy powiatu ustalają zasady, według jakich te szkoły powinny wrócić do stacjonarnych zajęć. To na koniec jeszcze. Politycy Konfederacji oczekujemy od rządzących zdrowego rozsądku, a nie zamykania szkół po wykryciu pojedynczych przypadków koronawirusa. To powinna być ostateczność. Panie ministrze, może to jest rada, której warto posłuchać?
Ale my staramy się tego rozsądku trzymać. Przecież nie zapisaliśmy sztywno w żadnych przepisach, że po wykryciu jednego przypadku zachorowania w powiecie, gminie od razu zamykamy szkoły. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że nie widzę żadnego powodu, aby w sytuacji, gdy ktoś zachoruje na przykład pod Krakowem, zamykać szkoły pod Szczecinem czy pod Gdańskiem. No, byłby to zupełny absurd. Stąd odeszliśmy od zamykania szkół na terenie całego kraju, bo obecna sytuacja epidemiczna nie zmusza nas do tego. Pozostawiamy decyzje lokalnie, tak aby dyrektor wraz z organem prowadzącym, czyli najczęściej wójtem, burmistrzem lub prezydentem oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęły decyzję, czy zagrożenie epidemiczne dla uczniów, nauczycieli, ich rodzin jest na tyle duże, że już trzeba zrezygnować z zajęć stacjonarnych, czy nie. Na szczęście na razie w przytłaczającej większości szkół można spokojnie odbywać zajęcia stacjonarne. Decyzja o tym, aby przejść na tryb mieszany bądź tryb nauki na odległość, dotyczy naprawdę bardzo niewielu placówek. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję jeszcze raz. A uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym. Bądźmy dla nich wyrozumiali, bo to rok szkolny na takich specjalnych zasadach. Szanowni Państwo, a po przerwie kolejne rozmowy.